Słuchajcie, jakie jajca. Myślimy cały czas o jednej karczmie, w której jedliśmy tak cudowną zupę borowikową i od 10 lat szukaliśmy tej restauracji. Niewiarygodne znaleźliśmy. Teraz tak gadamy i Krzysiu powiedział, ile zapłaciliśmy. I mówi mi, że zapłaciliśmy 165 zł. Dokładnie 165,90. Jak było smacznie, tak to nie było warte tych pieniędzy, bo dostaliśmy dwa małe szaszłyki i słuchajcie, jestem w mega szoku, bo najlepsze, co tu jest? Borowikowa to 22 zł, to mówiłam i to okej, okay, taka cena za zupę, jeszcze ona jest taka gęsta, porządnie tych borowików jest, tutaj się zgadzam. Bułka, jedna bułka 3 zł. Dostaliśmy 4 bułki, bo po jednej było do zupie, i po drugiej było do szaszłyka, a to nie mówiliśmy, że chcemy tą bułkę, no nie, nikt się mnie nie pytał, tylko po prostu dostaliśmy bułkę, więc myśleliśmy, że to jest zamiast frytek taki po prostu zestaw. Do tego wzięliśmy i te bułki do szaszłyków również 3 zł, no nie? Majknięcie, pucnięcie keczupem, ta plama jedna, 3 zł, czyli w sumie 6 zł za dwie plamy keczupu, ale i tak najlepsze jest, surówka 8 zł za to. 8 zł jedna kosztowała? Tak, 16 zł za surówki. Co ty gadasz? Czajcie, że te dwa małe szaszłyki, bo to były 3 kawałki mięsa, w sumie 6 kawałków mięsa, gdzie my w Czadrze koło Bielska, między Bielskiem a Czechowicami, mamy no dosłownie, zresztą jak mnie oglądacie, to widzieliście wiele razy, bo lubimy tam wracać. Szpada, no. Tam jest taka szpada z tym, z polędwicy z szaszłykiem, a tutaj te 3 kawałeczki, w sumie 6, kosztowało 90 zł. O, przepraszam, 80. 80, bo tutaj mi się pozycje pomyliły. 80 zł. Więc w sumie wyszło 165 zł, a dla mnie największym wypychem to jest to, że ten szaszłyk nie miał w zestawie ani keczupu, ani tej bułki, ani surówki. Kupujecie sam kawałek szaszłyka. To tak, że jak bierzesz hot doga, no, no nie? Możesz wziąć sobie bez sosów, no nie? Tak jak Nikolajowi bierzemy, tak. Ale jak my bierzemy z sosami, to nie płacimy innej ceny. Tak. No, dziwne. No to jest niewiarygodne, strasznie to jest dziwne. I jak bardzo smacznie, tak, taki zabieg mi się osobiście bardzo nie podoba. Wiadomo, że gdyby tam podoliczali sobie jakąś kwotę i po prostu wrzucili to w zestaw szaszłyk, to byłoby inaczej. Oprócz tego płaciliśmy później. Ten zestaw by kosztował bardzo dużo, bo kto by się zdecydował na szaszłyk, jakby widział, że kosztuje tam chyba 70 zł. No, no tak. No nie? A tak, tak no widzisz, bo nie widzisz. 40, a tak naprawdę reszta jest ukryte, no nie? Tak, no. I podobało to z tym keczupem i tak dalej. Tak. Straszne to jest. Straszne to jest. Już kurde, tą surówkę to bym przeżyła, nie? Surówkę bym przeżyła, no te bułki, no dobra, też bym zgryzła, ale ten keczup mnie zmiażdżył. Ja wiem, że to niby tylko 3 zł, ale mogło być równie 9, tak? Od osoby. No tak, ale to tak samo masz, idziesz na kawę, dostajesz kawę, i pytają się ciebie, czy chcesz cukier. Tak. Ale nie płacisz po 3 zł za saszetkę cukru, którą sobie wsypiesz. Tak. Po prostu dostajesz cukier, tak? Napiszcie, co wy o tym sądzicie, bo ja jestem zniesmaczona. Dojechaliśmy do hotelu, zaraz mi padnie bateria. Ale żeby była cała ciągłość naszego vloga, to meldujemy się, że jesteśmy. I mamy nadzieję, że będzie dobrze. Dojechaliśmy do hotelu, rozładowała mi się komórka, także już podładowałam i witam Was z pokoju. Jesteśmy w Kolumna Hotel, wzięliśmy sobie apartament ze względu na to, że on ma osobną sypialnię. Już Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy wejście, duży hall, jedno miejsce na walizki, drugą szafę z sejfem i tymi wszystkimi rzeczami. Tutaj mamy sypialnię i to jest super, bo po prostu powiem Wam, że ta sypialnia jest wielkości z drugim telewizorem. Ta sypialnia jest wielkości osobnego pokoju hotelowego, bo zazwyczaj dostajemy właśnie tyle plus łazienka, no nie? Więc ekstra. Tutaj mamy łazienkę, też bardzo dużą. Chcieliśmy, słuchajcie, pokój z wanną, bo widzieliśmy, że był, ale niestety już zajęty. Także jesteśmy bez wanny, z dużym prysznicem. Ale jeden taki mały gadżet,
Zobaczcie, osobne ręczniki do make-upu, bo mimo wszystko, jak, tak jak ja mam makijaż, to chcąc nie chcąc coś, załóżmy, zostanie na tym białym ręczniku, bo się gdzieś tam między włosami nie domyje i tak dalej. Dobra, rozebrałam się, bo mi jest strasznie ciepło. No, łazienka bardzo, bardzo duża. Wracamy tutaj do salonu i salon wygląda w ten sposób. Też jest mega ogromny. Super, śmieciarka! No, w środku jest ekspres do kawy. Fajnie, razem z kapsułkami. No tutaj mamy wszystko, nie ma tylko lodówki, bo tu zapewne miała być lodówka, ale nie ma, więc parówki dla Mikołaja no niestety nie mają chłodnego miejsca, chyba że położę je pod klimatyzator, więc też jakieś rozwiązanie mam. I mamy tutaj teraz spory, ale po naszej wtopie ostatniej to nie ma opcji, już stawiamy na lepszy standard. Spoko. Powiem wam, że spoko i ten pokój hotelowy jest wielkości mieszkania. Tu takie fajne, słuchajcie, te opcja, że macie już menu restauracji, ofertę weselną, ofertę konferencyjną i tylko sobie szczytujecie QR-a. Także też spoko opcja. Wszędzie duże lustra. Fajne te drzwi zakonflowane w całym tym, że nie widać. No i to tyle w sumie. Tak to wygląda. Teraz mamy chwilę relaksu. A, jeszcze dostaliśmy tutaj chipsy i Mikołaj, wiecie, zobaczył chipsy, otworzył, wysypał i tak jakby nie je za wiele. Małe kawałeczki. Po co na małe kawałeczki? Duże są. Aha, a chipsy jak masz zwykłe, to też łamiesz na małe kawałeczki? Tak. No nie wiem. A nas, słuchajcie, w ostatni dzień tak pogryzło. Ja mówiłam, że Krzyś będzie przynętą na komary. Ja stałam się też przynętą na komary. Będzie wszystko. O, się zebrałeś. Nie wam pokażę moją nogę, nie? Bo to jest po prostu epickie. Ja jestem tak zgryziona, że mam nogę spuchniętą, nie? Patrzcie się na to. Taki Mikołaj, to jest biureczko dla ciebie, żeby się tu bawiła. Tu, 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 tu. Aż mi to wystaje. Mam to aż gorące. Ale nie byliśmy w aptece. Proszę, Misiu. A no to więcej nie przyniosłam. No nie przyniosłam wszystkich. Wzięłam tylko tyle. Powiem wam, że dobrze jest mieć swoje łóżeczko. Już tyle razy nam się przydało, że szok. No nie? Tak, i oszczędność bardzo duża z tego względu, że wszędzie w każdym hotelu chcą pieniądze za łóżeczko, jak macie własne. Kosztowało 150 zł, coś takiego. Tak. A już się zwróciło tyle razy, że już powinniśmy być milionerami. Oberwałam poduszką. A ja cię złapię. Moja! Ty! Ty! No! Dać go! Chodź go. O, ty. Mamy tu, nie mam. Nie mam. Jak to mi się nie da? Sięgnę. Sięgnę. No. No przecież cię widzę. Przejdziesz? Przeszła też? Super. Nie,
Tak się to uśmiecha nie schowa. Dwa, trzy, jeden, dwa, jeden. Tata się chowie teraz. Zasłoń oczy i licz. Jeden. No, licz. Szukaj. Idę z tobą. No. Nie ma? No, balkon jest zamknięty, na pewno tam tam nie ma. Coś skrubię w tej szopie. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek to powiem. Słyszysz? Tak. Myślisz? Cześć, mama. Da się schować? Nie, tata, schowaj! Tata się ostatni raz chowa, idziemy spać, dobra? Ostatni raz. Licz. 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeszcze nie. Trzeba zamknąć. Tu też go nie ma. To jest safe. Nie? Nie ma zapytu? Tam nie? To gdzie tu jeszcze może być jakaś skrytka? Mama, nie dam rady. Nie dasz rady? No poszukaj jeszcze po pokoju. Musisz go obejść dookoła. Na pewno? Gdzie on to był? Tutaj. Duży skrytek. Tak. Duży skrytek. To teraz czas i spać. Tak. Byliśmy na tak pysznym śniadaniu, chyba nigdy nie kojarzyliśmy. Czekaj, tylko zsiądę buty. Byliśmy na tak dobrym śniadaniu. Teraz. Mówiłem, że jeszcze nigdy nie byliśmy na tak dobrym śniadaniu chyba. Ejo, jak ci smakuje? Dobre? Tutaj jest mega obfite śniadanie. Super, różne rzeczy do wyboru. No i też jest miód. Jedliśmy właśnie miód razem. Wziąłeś sobie miodu? Nie, na twoich błędach stwierdziłam, że dam osobny talerz. Tam jest jeszcze taka ta. To jest masło, kochanie. Masło to jest. Sos do polewania na leśniku przyniosłem. Aha. Ja się zgadzam. Podpisuję się pod tym. To było najlepsze śniadanie i największy wachlarz wyboru wszystkiego. Również tak. To, że podczas jedzenia Mikołaj dostał musa takiego, wiecie, tego zakręcanego. Kubusia, takiego, no. Kubusia.
co w ogóle też jest super, że w ogóle o tym pomyśleli. No było nie? Smoothie, były soki, świeżo wyciskane chyba z 5 rodzajów tych takich pyszna, tłoczonych. Pyszna kawa, można kawę zabrać ze sobą. Tak, słuchajcie, najlepsze. Można kawę, bo byliśmy w tym hotelu wcześniejszym i tam ja się zapytałam, czy mogę wziąć owoce dla Mikołaja, bo wzięłam sobie jogurty. Wiecie, bo Mikołaj potem jest głodny, a tutaj nie ma gdzie sklepu, więc ja biorę mu taki jogurt i do tego daję, chciałam mu dać owoce. I pytam się pani, czy mogę sobie na serwetkę tych owoców tam kilka wziąć, no nie? Jakieś tam truskawki czy coś. A pani powiedziała, że nie wynosimy tego ze stołówki, więc zastanawiałam się, czy ten jogurt mogę wziąć, czy nie. No ale wzięłam, bo stwierdziłam, że Mikołaj będzie głodny i gdzie ja pójdę do jakiegoś sklepu, jak tam nic nie ma. Także lipa. Natomiast tutaj są kanapki. Słuchajcie, są kanapki, żeby wziąć sobie na wynos do samochodu, na trasę. Te jogurty, no to normalne. Kubeczki były tam. Papierki, naleśniki, te grzanki, wszystko. I aż szkoda wyjeżdżać, bo by się spróbowało jeszcze wielu, wielu innych rzeczy, no ale wiadomo, że nie chodzi o to, żeby się napchać, ale byłoby tu na tydzień właściwie codziennie jedzenie czegoś innego. I pierwszy raz miałam okazję spróbować ten miód z tego plastra, z tym plastrem. Nigdy w życiu tego nie jadłam, strasznie byłam ciekawa, bo nigdy nie mogłam tego kupić, no nie? Nie miałam nigdzie żadnej, się mówi, pasieki z pszczołami, no nie? Żeby kupić to od pszczelarza. I fajnie, że mi się udało. Jest to pyszne. Powiem wam, że jest to pyszne. Jak rewelacja. Krówka, taka konsystencja taka krówki, no. Zgadza się, zgadza się. Także my się jeszcze relaksujemy i za niedługo będziemy brać się w trasę. Miki, co robisz? Układam. Aha, on to układa po swojemu. Wczoraj już było ciemno, a tutaj mamy taki ogromny taras jeszcze. To tak z dodatków, bo wczoraj nie miałam jak pokazać. A tam się wczoraj dział Animal Planet, bo taki wielki pająk czyhał na wielką ćmę, ale ostatecznie nie wiem, co z tego wyszło, bo poszliśmy spać, strasznie długo to trwało. Tak było fajnie. Możesz powiedzieć papa stolikowi? Papa stolikowi, papa telewizorku. Papa skrytko domku pod telewizorkiem? Skrytko papa. Mikołaj. Idziemy zobaczyć na wodę? No. No. Mikołaj, a tobie wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Dzień Dziecka. Dużo uśmiechu skarbie, wiesz? Żebyś był zawsze taki pogodny, jaki jesteś. Chociaż teraz może nie wygląda, bo jesteś trochę smutny, ale jesteś super chłopczyk. Ubieramy buciki. Trochę szkoda, tu bym mogła być dłużej. Tak, też żałuję. Więcej, tata! No, idziemy. Nic nie było chyba. O, jakie ładne. Słuchajcie, wjeżdżamy w tak ciemne chmury, że wydaje mi się, że samolot by nie startował. Straszliwie ciemno. Widać takie smugi deszczu. Widać smugi deszczu, że tam musi naprawdę lać przeokropnie. Zresztą dostaliśmy chwilę temu alert RCB właśnie o ulewnych deszczach, podtopieniach i wietrze. A jedziemy prosto w to coś. Jak normalnie z jakiegoś postapokaliptycznego filmu, wiesz, z tymi... No, to jeszcze tam koło takie chmury, że och, grubo. No. Ciemno wszędzie. Właśnie się zrobiło ciemno, bo w to wjeżdżam. Tak. No i wjechaliśmy w to. Nic nie widać, słuchajcie. Bardzo dużo wody. Tak, to chodzi, że... No i dobrze, że rower jest tam w zawinie.
trzasło. Ja cię gwizdam. Teraz za nami przodu właśnie przejechaliśmy. O, super. Matko jedyna. Ale tak? No popatrz jaki wielki. O kurwa, skąd się tu wziął? No żeby mieć ptaka w szafie. Słuchajcie. Ręce mi się trzęsą, bo tego jeszcze nie grali. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś coś takiego miał w domu. Słuchajcie, wleciał nam ptak do domu. To jest taki mały ptaszek, który jest u nas pod wiatą. I to jest jeszcze piskrak. Wchodzę do wiatrołapu i coś mi tutaj brzęczy. Nie mam pojęcia, jakim cudem dostał się tutaj. Wszedł do szafy jakimś cudem i spał tutaj całą noc. I teraz właśnie chyba chciał wyjść. I trzeba go wytransportować stąd, ale normalnie ręce mi się trzęsą, bo ja otwierałam tą szafę dwa razy, ale patrzyłam gdzieś tam wysoko, nie patrzyłam w ogóle tutaj. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak on tu wszedł i jak tutaj wlazł do szafy, nie? Tak, idź po Mikołaja, ja na razie go zamknę, żeby nam nie poleciał na dom. Czekaj, zostań na chwilkę. Ale jaja, tak jeszcze nie grali. O, o Jezus, on tam lata w środku! O, lata tam po tej szafie, Krzyś! O Jezus! Chcesz zobaczyć ptaszka? Dobra, uwaga. Nie wiem, gdzie on teraz jest. O, nie, spieprzył już stąd. Już go tutaj nie ma. Okay. Czekaj, Mikoś. Odejdź kawałeczek, bo nie wiem, gdzie jest ptaszek, wiesz? Właśnie patrzę, co to takie obstrane wszystko? Tam moja torebka taka. Gdzie on teraz jest? Nie wiem, ale strasznie dużo. O, jest tam. Jest? O, jest tam w środku. Widzisz go, Mikołaj? Chodź tutaj. Zobacz, tam jest ptaszek, widzisz? Tak. Uważaj, bo tu kubki są wszędzie. Widzisz? Kubki trzeba będzie posprzątać, mama tu musi pranie zrobić. Bo on jeszcze nie umie latać, wiesz? Ale próbuje. Tatuś go weźmie i da do gniazdka, wiesz? Ej, miał w dziobie? Ja mam go wziąć? Ja go mogę wziąć. Będę wrzeszczeć, ale go wezmę, bo już to robiłam kiedyś. Nie, nie, nie. Tak lata. Zesrał się znowu. No tak. Do koszyka. O, ojej. No i do torebki. To nie fajne. Może najpierw czekaj, bo się na razie musi się uspokoić. Czego tam pod wiatę? On sobie już tam chyba poradzi, no nie? No nie wiem, właśnie wleciał do szafy. Nie wiem, czy sobie poradzi. Nie mam tutaj brawica, ja chyba nagrywam na pokoju. Niech mi się pokoju teraz. Teraz nie wiem. Może spróbuję złapać ptaszka. Może mi nie pogryzie. Co to? Boi się troszkę, wiesz? No, tylko nie chcę, żeby no pachniał, bo go później no, nie nakarmi. No, idź, biegnij. A to co, pod wiatę, czy... Tak, pod wiatę. Chodź, Alita. Alita, chodź. Też mam taką nadzieję. Już raz spadł. O Jezu, znowu. Wleciało to mega ptasek. O, jednak trochę lata. O.